Widzicie te chmury? O tutaj, to są chmury burzowe, tornadowe. One się zbierają, kumulują w jedno miejsce. Patrzcie, jakie są gęste. To właśnie to są te chmury. I one właśnie spowodują tornado gdzieś tutaj w tym miejscu. Może w każdej chwili przylecieć tornado. Ale my musimy w tym czasie zbudować najlepszą tajną bazę. O, w tym miejscu. Ja wybrałem cegły. Cegły są mocne, stabilne, bardzo twarde. Więc może cegłami my się uchronimy. Baza nie musi być jakaś wielka. Budujemy ją normalnie, zwykle tak, dawaj sebek dotąd. Ręcznie to musimy wybudować. Ona musi być stabilna i mocna, więc żeby przeżyć to tornado, a to nie będzie zwykłe tornado, to będzie największe tornado w historii Minecrafta, jakie kiedykolwiek widzieliście. I to będzie walnięcie dosyć ostre. Dobra, budujemy taki domek sobie, to na tyle wystarczy. Robimy sobie daszek, będzie może dwupiętrowy, ale żeby był stabilny dookoła. Spieszmy się, bo czasu jest mało. A każda jedna łapeczka w górę nam daje jeden blok więcej. Klikajcie łapeczki teraz, a będziemy mieć więcej bloków. Dawajcie, teraz lajkać. Lajkać jeden, drugi, patrz na to. Drugi, czekaj. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty. Klikajcie łapeczki, będziemy mieć więcej bloków. Z góry każdemu dziękuję. Dobra, budujemy stabilnie, mocno, aż do tej góry. Tak jest pięknie, Sebek. Dobrze. Tutaj będzie może wejście. A, z tej strony zrobimy wejście, tutaj będą drzwi, dajemy sobie, wpisujemy drzwi, a zróbmy żelazne, a żelazne są najlepsze, nie? One są takie ciężkie, mocne, dajemy też dźwignię sobie, żeby tutaj móc je otworzyć, albo nie, inaczej możemy zrobić półpłytka, czekaj, płyta, ja chciałem półpłyta, okej, półpłytkę chciałem wpisać, gdzie. Mamy tutaj płytę, dajemy płytę naciskowa, możemy sobie wejść i z tej strony tak samo, one się wtedy otwierają, o, elegancko, ale gdy wejdziemy, dobra, jest dach, a dachu nie ma. Szybko spieszmy się, bo chmury nadchodzą. A wy widzowie możecie się pospieszyć ze subskrypcją. Pamiętajcie, żeby subskrybować tam na dole. Lecimy po milion, mało brakuje. Jednego subika możecie strzelić z dzwoneczkiem. A ja sobie później sprawdzę, kto subskrybuje, a kto nie. Dobra, lecimy, dawaj. Dokończmy ten cały dach. Żeby tutaj woda ani wiatr się nie dostał do środka, bo wszystko może wywiać w każdej chwili. Idealnie to zamurujmy. Żadnej dziurki nie może być w ogóle. I pyk, jest zamurowane. Jest, dobra, dach mamy, elegancko, wyjście, ej, co to za deszcz? Halo? Co to i... co jest? O nie, tylko nie to, chmury się zmieniły na gęste, takie szare, widzisz? Lekko pada, rozpadało się, tornado nadciąga, o, mamy problem, dobra, pospieszmy się. Coraz mocniej. Tak, i co, pada coraz mocniej, więc musimy się pospieszyć z budowaniem, okej, budujmy. Co jeszcze możemy wymyślić? Potrzeba światła, pochodnia, tak właśnie, pochodnia, bierzemy pochodnię, żeby to rozświetlić, musimy wszystko widzieć, co się w naszej bazie dzieje i zróbmy też szyby, tak, najlepiej okna, o, po prostu zróbmy okna, ale się rozpadało, co jest grane, jak mocno pada. Ja tu na dworze o, robię nie, jakie chmury są mocne. Jakie solidne, takie gęste, czarne. Wejście, żeby nas co nie jest zalało. Grane? Jak to pada? I ten deszcz jest naprawdę sporo mocny. Weźmy szybę tutaj, dajmy. Czekaj, biorę sobie szybę. O, ta idealnie. Przez tą szybę, czyli okno, będziemy mogli sobie patrzeć. Zróbmy to z kilku stron, żebyśmy widzieli, co się dzieje na dworze. Musimy dostrzegać pogodę. Szyba raczej nie powinna pęknąć, bo ona jest stabilna, bardzo mocna w Minecrafcie. Więc ona raczej nie pęknie. Dajemy z każdej strony, będziemy to obserwować. O, tutaj dajmy też. Sebek, co ty robisz? Wymieniasz, że... co ty? Ej, co, czemu ty psujesz? Podłoże. Aha, podłoże. No to okej. Sebek zmienia podłogę. No dobrze, niech podłogę też będzie mieć mocno stabilną. Okej, murujemy tutaj, pyk. Teraz jeszcze zmurujmy sobie z tej strony. Ole, na dworzu pada. Jaki to jest mocny deszcz. Patrzcie na to, widzicie? Bardzo solidny ten deszcz jest. Tak, dajmy podłoże. Weźmy, dajmy... O, stone nadajesz, czyli kamień. Kamień też jest mocny, solidny, twardy, więc to dobry pomysł, Sebek, dobrze. Mój brat myśli. Fajnie, elegancko. Tutaj też sobie zmieńmy to, podłoże. O nie, drzwi rozwaliłem. Ja nie myślę za to. On myśli, a nie. Dobra, okej, nie ma się czym chwalić. Zamykają się drzwi, dobra, działa. Nasza baza dookoła wygląda w ten sposób. Jak ten deszcz nawala w naszą bazę? Co jest grane? I to coraz mocniej. No, te chmury już ładnie nie wyglądają. One są bardzo czarne. Zaraz tornado może nadejść. No, co jeszcze możemy wymyśleć? Sebek, pomyśl. Łóżko, daj łóżko, skrzynkę, weź tutaj, daj takie rzeczy. A ja myślę, co jeszcze mogę zrobić? Ej, a to będzie dobry pomysł, jakbym na przykład zmienił u góry.
góry, czekajcie, a jakbym dał u góry szkło, nie szybę, tylko szkło całe, patrzcie, to jest takie całe szkło, jako budowlane, to może rozbić? Chyba nie, co? Dobra, zobaczymy, deszcz nie przenika, u góry będziemy szkło, będziemy obserwować w ten sposób chmury, które się zmieniają u góry, nie? Jak ten deszcz pada, wow. W ten sposób będziemy widzieć górę. Możemy jeszcze ją troszeczkę powiększyć na szkle, okej, to deszcz pada. Powiększmy sobie, będziemy dostrzegać chmury, żebyśmy wszystko widzieli, co się dzieje. Teraz zróbmy też jakąś bazę, może taką przejście dalej, ewakuacyjne, jakby coś się z przodu rozwaliło, to będziemy mieć tyły. O, właśnie, takie tyły zróbmy sobie. Tu będzie przejście do kolejnej, drugiej bazy, takiej troszeczkę mniejszej, ewakuacyjnej. Jakby coś się stało z pierwszą, to będziemy mieć drugą. Dobra, z tej strony jeszcze dajmy, taka malutka. Chodź sobie, to połączymy. O, żeby ona po prostu miała tam to pomieszczenie jakieś z tej strony. O, elegancko. Taka mała baza, w razie w jak nam przewali pierwszą, to będziemy mieć drugą, nie? Weź sobie, to postaw lekko do góry, a ja idę z tej strony zobaczyć, też postawmy sobie drzwi. Już możemy dać zwykłe, żelazne, tylko zwykłe w sensie drewniane, bez dziur, żeby to nie było. Okej, możemy sobie otwierać i zamykać. Zaraz, super działa. Tu jest szkło, czekaj, tu jest szkło. A mogę to zamurować? Nie, tego nie mogę. Okej, a z tej strony, czekaj, tu jest to? A jak to jest zrobione zaraz? Coś się... Aha, tu jest nierówno. Czekaj, Marian, to ja nierówno, ja to zmienię. Okej, o, już jest równe, proszę. To okno było krzywe. Ja zmieniłem pięknie, teraz tu zamurujmy z tej strony. Dobra, elegancko nam idzie, mamy daszek. Tutaj też zmieńmy podłoże z tej strony i dajmy szybę u góry. Weźmy, albo może szkło dajmy najlepiej. O, coraz mocniej pada. Patrzcie, jak to się robi. Czekaj, wyjdę na dwór zobaczyć, jak z pogodą jest, jak stoimy. Ej, walnął piorun! O nie! Wiatr jest! Mocniej pada! Grzmi! O, Sebek, mamy problem. Zaczęło grzmieć i to mocno. Słyszę. Jest wiatr, jakiś solidny, zaczęło mocniej padać. O nie, na dworze się robi nieprzyjemnie. Nasza baza musi to wytrwać. Patrzcie, ta burza nadchodzi. Jeszcze tornada nie widać, ale deszcz się rozpadał i to niesamowicie. Patrzcie, jak leje. Na razie jeszcze jest swobodnie, bo nie ma takiego mocnego wiatru. Na razie jest taki mocny deszcz, a wszystkie te komórki burzowe się gromadzą u góry, nie? Dobra, uważajmy, Sebek. Weźmy tutaj, może sobie też zróbmy w razie w upatrzenie na niebo, żebyśmy dostrzegli wszystko sobie. Czekaj, z tej strony damy. Ja jestem na dachu, ja pracuję jak Bob Budowniczy. Czekaj, dobra, tutaj. Ja tu od środka. Bob Budowniczy, dobra. Zawsze... jak walnęło. Bob Budowniczy, zawsze gra razem. Sebek, buduj tam szybciej, kładź to. Zobacz, Sebek, gdzie jestem? Pa, ja już widzisz? Mam zrobione. U góry widziałem. Jestem. Dobra, okej, masz zrobione, super. Zobaczmy dookoła, nie mamy żadnych dziur? Nie mamy, ale grzmi u góry. Ło, piorun walnął! Chyba w naszą chawirę, albo przed naszą chawirą. Patrz, jak blisko wali piorun. Co jest zgrane? Jo, kolej, uważaj, w dom nas zaraz walnie. O, walnął tutaj, jak blisko. O nie, pioruny się zdarzają bardzo często, ale nie wiem czemu. Zrobię taki piorunogrom. Grzmi co chwilę jakby, nie? Okej, ucichło lekko. Dobra, weźmy, błyska się, grzmi już, naprawdę jest solidnie. Co my jeszcze możemy jeszcze zrobić? Ej, zróbmy jeszcze podwójne wejście. Ty, to jest świetny plan. Podwójne wejście może nas zabezpieczyć. To jest dobre, dobra myśl, czekajcie, zrobię sobie z tej strony, podwyżę sobie i tutaj damy szkło u góry, żebyśmy mogli wszystko widzieć. Tak jest, ej, to będzie dobre, patrzcie. Albo ze szkła możemy to zrobić, jeszcze będzie genialne. Ej, to może u nas uchronić, patrzcie, szkło damy. Całe z wejściem będzie szkło, ale grzmi, co chwilę pioruny nawalają. No, weźmy z tej strony. Ja zrobiłem piorunochron. Postawię i zamknę to po prostu z szkłem. No, co to tak grzmi mocno, no? Co jest grane? Ale tam mocna burza jest. No okej, widzisz, tu nie pada za szkłem, elegancko. I możemy dać sobie drzwi jeszcze, czekaj, dam sobie drzwi. Okej, weźmiemy. Słyszysz jakiś wiatr? O nie, słyszysz to? O, słyszę. Wciąga, ej, ten, trawa lata, kwiatki latają. Ale jak się zrobiło, słyszycie ten wiatr? Ale mocno wieje. Dobra, weźmy tu drzwi, postawmy sobie. Okej, drzwi są. Za szkłem jesteśmy bezpieczni, widzicie? Tutaj, ale jak mocno, jaki wiatr się robi! U góry chmury, zobacz na to, Sebek! Jakie chmury się wytworzyły! Wow. Jak one idą! O nie, tornado na to. Co ty zrobiłeś tutaj? Co to jest? Piorunochron. Piorunochron? No. Sebek co zrobił. Ale nasza baza jest solidna. Teraz latamy, widzowie, na szczęście. Zaraz będziemy mieć survival, więc będzie się działo. No i tutaj jest nasza baza. Zobaczymy, czy ona przetrwa. Mamy piorunochron, mamy sobie bazę. Czekaj, ja wlecę może w te chmury. Uwaga, wlatuję w chmury. Patrzcie, widzowie, pierwszy raz. Ja nie byłem nigdy w chmurach. Uwaga, wlatujemy piorun. No wolę, jak mocno. Wlatuję w chmury. Jakie one są burzowe, jakie czarne.
Wow, co jest? Jestem w chmurach. Teraz ponadto, ej, wyszedłem za deszcz. Patrzcie, jestem nad chmurami. Jak to fajnie wygląda, Sebek. Ale kozacko, lol. Uwaga, spadam. Dawaj teraz na dół. Spadam. Lecę. Wow, i do bazy. Bum. Okej, okay, jestem z powrotem. Ale na dworze jest mocna wichura, a u góry nie było nic, Sebek, jak wleciałem za chmury, wiesz? Na zamykamy drzwi. Ja buduję w środku. Mamy w skrzynce? Ale tu ładnie, przy stronie. Jak fajnie dałeś. Mamy dywanik. Dobra, a tutaj co będziemy mieć w skrzynce? Nie mamy nic? Serio? Weź zbrójkę i złote jabłka dajmy. Złote jabłuszka się przydadzą i dawaj zbrójkę diamentową. Weźmy sobie złote jabłuszka, tyle gdzieś wystarczy, dwa staki. Weź te zbrójki dajmy i też mieczyk. W razie W mieczyk, bo nie wiadomo co się pojawi. Dajemy i też zbrójkę. Co jeszcze możemy sobie tutaj dodać? Jakieś itemy. Łuk możesz dać, strzałę, nie wiem, może nam to ja będzie potrzebne. Mam przygotowane eliksir wszystko. Możemy sobie wziąć. O, eliksir można powolne opadanie. Ej, to by było dobre generalnie. Ej, ale to serio, solidnie wieje. A biedne koniki są na dworzu, w tym deszczu i w tych chmurach. Nie, ja bym chętnie je uratował, ale nie mam jak. Patrz jak, co jest? Ej, to idzie bardziej. Widzisz? To jakby, jakby schodziło na dół. Tornado się zbliża. Tornado już idzie. Ej, nawala jakby gradem, takim mocniejszym. Patrz, jak zawija. Tworzy się, zaraz połączy się tornado. Okej, wejdźmy do środka. Zamykamy. O, zwierzęta są niestety na dworze, no nic nie poradzimy. O, ale się tu robi. Słyszysz te dźwięki? Pysza. Jakby gratem nawalało, nie? W sensie takie mocne. Ej, co to nawala? Czy to jest jakiś grat? O lol, też się zamienił w mocny deszcz. Dobra, uwaga, już sobie robimy survival, widzowie. Już mamy survival, nie jesteśmy na creative. Bierzemy sobie rzeczy, te, które tutaj mamy. Ubieramy się. Załóżmy tą diamentową zbrójkę. Bierzemy mieczyk, bierzemy złote jabłuszko. Już jesteśmy przygotowani, zobaczcie. Jem sobie złote jabłuszko. Zamykam drzwi. Okej, jesteśmy chyba gotowi. Miejmy nadzieję, że nasza baza nie odleci. Ale to się robi. Jakie chmury! Co jest? Ej, pęka! Co? Ej, konie latają! Konie latają! O nie, to tornado! To tornado! Poczekaj, konie latają! To wciąga! Jak mocno, słyszysz? Ej, normalnie szkło nam pęka. Co jest? Szkło pękło! O nie, przebiło nam szkło! Najgorzej! Szybko zamuruj to! Zamuruj to, Sebek! To już był zły plan! O nie, to był zły plan! Patrz, jak mnie to wciąga, jak ja talem lecę! Czekaj, pękło nam szkło! Się. Konie latają u góry, widzisz? Koń lata! Muruj to, konie latają u góry! Muruj to, Sebek! Muruj to! Nie mam bloków, masz jakieś bloki? Bo ja tak, mam, Sebek maruje, mam. Sebek, muruj! To był zły pomysł. Wywaliło nam szkło, ale nie wiem czemu. To szkło nie pękło, ale z tej strony szkło pękło. Ale to się wbija do domu. Widzisz? Normalnie przez te cegły przechodzi. Lol, to jest normalnie w samym sednie, w środku jesteśmy, dosłownie. Ale mocno pioruny nawalają. Konie jak latają! Konia porwało do góry! Ej, czy ja mogę wyjść? Uwaga, co się stanie? Nie mogę wyjść! Patrz, widzisz? Pcha mnie normalnie. Czekaj, próbuję wyjść. Idę. Oj, co jest grane? Jak mnie pcha? O nie, porywa mnie, zobacz na mnie! Co jest? Unosi mnie ten wiatr, wyjdź na zewnątrz. Patrz na to! Jestem normalnie na środku do domu wszedłem. Ej, to mnie porywa mnie, nie. Okej, wyrzuciło mnie. Ej, mnie też, wyjść normalnie tornado szybko porywa konie zwierzęta, to jest takie już mocne, takie solidnie. Patrzcie, jak to wciąga nas. Wow, do góry spadam. Okej, do domu idziemy. Jak ciężko iść, patrzcie. Nie mogę przejść normalnie. Jak to jest ciężko, ruszyć się nie mogę. Czekaj, idziesz? Chcę do domu, chcę do bazy, no nie mogę wrócić. Sebek, pomóż mi, weź mnie zap. Za wędkę, jesteś. Wędko jesteś. Mnie zap. Weź wędkę. Dobra, zap już mnie. Czekaj, już, idę do domu, już. Idę. Szybko, no nie mogę wejść, nie mogę. Jak ciężko wędko, jest. Wędko, tu jest wędka. Jestem, dałem radę. Ale było ciężko. Jo, to tornado wchodzi nam do bazy. Widzowie, jest ciężko, ale musimy to przetrwać razem wszyscy, nie? Masz wędkę? W razie W będziesz mnie ściągnął. Mam w razie W złote jabłuszko. Tutaj. O, ma wędkę. Trzymaj jedną. Ej, weź mnie, ja ci zaczepię i weź ty wyjdź. Zobaczymy, co się stanie, dobra? Ej, weź wyjdź, dobra. Ja ci zaczepię. Czekaj, uwaga. Będę jabłko. Asekurował ciebie. Złapałem ci na wędkę, patrzcie, mam na linkę go i zobaczmy, co się stanie.
No wejdź, no idź. Nie mogę wyjść. Idź, no, uwaga. Jest. Leci na wędkę. Wziąłem ciebie i co, ciągnąłem cię, czy nie? Lecę. Chodź na wędkę, cię zapię, chodź. Ciągnę ciebie, o nie, porywa nas. Szybko, nie może wejść. Nie może wejść. Jak ciężko jest. Ja tam. Nie, porywa mnie. Jakie to tornado jest mocne. O nie, coraz to mocniejsze. No jak wyjść do domu? Jak wejść do domu? Nie mogę, będzie z tej strony, rozbiję może, to szkło. Może będzie ciężko, czekaj, ląduję. Okej, okay, idę. Rozbiję szkło, szybko. Dawaj tu tędy. Wybijesz szkło? Gdzie wybijesz szkło? O tutaj? Dobra, jestem, no. Jestem, okej, okay, na szczęście. To się coraz mocniej zbiera. Ja tu na chmury mamy dosłownie fioletowe, nie? Deszcz tak mocno nawala, że to jest przegięcie. Co tu się dzieje? Chmury wchodzą, dosłownie te wiatry wchodzą do naszego domu. Czekaj, zamknę drzwi. Uwaga, zamknę. Ej, co jest, Gany? Nie mogę się normalnie ruszać. Ole wciąga. Ej, wędkę, czekaj, schowam wędkę. Widzisz, co się dzieje? Widzę, ej, tornado. Widzę. Jest, przyszło tornado. To jest tornado. Co jest to tornado? Patrzcie, prawdziwe tornado. Jok nawala w naszą bazę ceglaną. Patrz na to, normalnie jak mnie trzęsie mnie w środku za tym szkłem. Patrz, to jest tornado, widzowie. Zwierzęta latają u góry. Ile zwierząt lata, spadają, znowu lecą do góry. Patrzcie, ile zwierząt. To tornado przyszło, dosłownie jest nad naszym domem. Teraz nie możemy wyjść, bo to nas wciągnie. Chyba, że Sebek chce spróbować, co? Spróbuję, co? Dobra, okej, zobaczymy. Sebek wyjdzie, zobaczymy, co się z nim stanie. Dobra, Sebek będzie eksperymentem. Dobra, 3, 2, 1... I wychodź, uwaga. Wchodzę. Wychodź. Lecę. Wciągnęło cię? Ej, jestem u góry, wciągnęło mnie. Jak wysoko, to ja też idę. Uwaga, idę. Lecimy. Ale co jest? Jak to podwyższa? Jak mocno. Nigdy nie widziałem takiego tornada. Co tam się wydarzy? Pioruny, wiatry, wszystko naraz. O nie, jak wciąga. Jeszcze bardziej. Jeszcze mocniej. Co jest? To tornado się zwiększa. Czy to się kiedykolwiek zatrzyma? Ej, widzisz na to? Jok! O nie, porywa! Lecę do góry! Ej, weźmy, ściągnijmy zbrójkę, teraz zobaczymy, co się stanie. Ściągam zbrójkę, uwaga, ściągnąłem! Wow, porywa nas! Jak wysoko! Co jest krany? Patrzcie, porwało nas, to był zły pomysł wychodzić z tajnej bazy, jestem w chmurach. Zwierzęta są. O nie, spadam na dół! Dlaczego spadam na dół? Nie, bo padnę! O, przeżyłem, na szczęście. Znowu do góry. Znowu tornado jest dosłownie centralnie nad naszą tajną bazą. Porywa wszystko dookoła. Wywiało villagerów, wywiało teraz koni. Nawet bloki latają u góry. Co tam lata u góry? Ej, co to jest? Snopsiana lata. Serio? Bloki snopsiana latają. Patrzcie, ja tak samo. Jak teraz wylądować? Ale nas wciąga. Zbrójka nas może jedynie spowolnić. Uwaga, w sensie dajemy zbrójkę i spadamy na dół, widzisz? Zbrójka powoduje spadnięcie na dół, bo jesteśmy ciężki. Dobra, okej, jesteśmy w środku. Ale nawala. Dobrze, że jeszcze nam nie wywiało bazy, nie? Na szczęście. Te bloki się trzymają, widzicie? Nasza baza jakby przetrwała chyba. Te cegły są bardzo mocne. Kiedy to się skończy, no, to aż nam wywieje tą bazę zaraz całą. Jakie te chmury są niezniszczalne. Największe. Białe się zrobiły. Wow. Co jest, Gany? Jeszcze bardziej? To przyspiesza? Nie, konie spadły. Co się dzieje? Ej, białe chmury się robią. To chyba ustępuje. Ej, to ustępuje, zaraz. Ej, przeszło. Przeszło tornado. Tak, przeszło. Tylko deszcz pada. Super. Wow, słońce Udało się pojawia. Się. Tak jest, wytrzymaliśmy, widzowie. Dobra, a wezmę ścianę teraz zbrójkę. Ja możemy ściągnąć. Uhu, przetrwaliśmy, widzowie. To tylko zwykły deszcz. Wow, no, już po tornadzie. Tornado sobie poszło. Juhu. Zobaczmy naszą bazę, czy ona przetrwała. Patrzmy dookoła. O nie, co się dzieje? O nie, wciąga mnie. Tornado znowu przyszło. Co jest? Podwójne tornado, drugie już. Widzisz to? Ale jakie wielkie. Jak wciągnęło do góry. Jak wciąga znowu do góry, znowu lecimy do góry. No nie, serio, drugie tornado? Przecież przed chwilą się uspokoiło. Dobra, jeszcze raz spadamy. Czekaj, muszę ubierać zbrójkę. Ubiorę zbrójkę, szybko. Okej, jestem na dowolę, jestem. Ej, kopię się pod ziemię, może to coś pomoże. Kopię się. Spadam na dół, jestem na dole. O, pomoże mi. Dobra, jestem. Ha, pod ziemią. Chowam się przed tornadem. Jak to wieje, jakie te chmury są mocne, porywaliście dookoła, wszystko koło mnie lata, koło twarzy, czaisz? Koło twarzy lata, tam jest czarno dosłownie, ale czekaj, znowu się uspokaja, mijają chmury, okej, przestaje, tylko troszeczkę kropi,
uspokoiło się? To słońce za chmurami. Dobra, weźmy sobie, wejdźmy do domu. Troszeczkę się uspokoiło znowu drugi raz, ale z naszą tajną bazą się nic nie stało. Na szczęście żyje. Okej, wchodzimy do góry, do środka w sensie. Dobra, jest, żyjemy. Przeżyliśmy tornado, widzowie. Największe w historii Minecrafta. Wow, co tu się działo? Okej, my żyjemy, przetrwaliśmy. Już jest naprawdę fajnie, chmur już nie ma takich mocnych jak wcześniej. A wy, widzowie, teraz możecie wbić na kanał do mojego brata, nazywa się Sebek. Wbijajcie do niego, zobaczyć co on nagrywa, jakie filmiki z Minecrafta, wpiszcie sobie Sebek, zobaczcie, napiszcie u niego komentarz. O, kto napisze u Sebka komentarz, ja jestem, no to przypnie wam serduszko, odpiszę, także wbijajcie do niego, zobaczymy. Też możecie wbić na mojego Instagrama, Facebooka, tam wrzucam zdjęcia, niedługo lecę na wakacje, więc może też tam coś wrzucę na fejsie i Insta. Wszystkie linki macie na dole, Instagram Smyslow, Facebook Krysa Maczacza. Wbijajcie i widzimy się jutro.